Mam na imię Natalia. Od 4 lat mieszkam w Belfaście i to właśnie Bóg mnie tam zaprowadził. Odkąd tylko pamiętam, myślałam często o śmierci. I to nawet nie w takim kontekście, że się bałam śmierci, ale skoro i tak wiedziałam, że umrę kiedyś, to mogłoby być to nawet dzisiaj, bo było mi to obojętne tak naprawdę, ile lat przeżyję i co tam zrobię. Właśnie przez tę świadomość, że kiedyś mnie i tak nie będzie. Jakoś tak nic nie miało dla mnie sensu, nie chciałam się do niczego dążyć, nie miałam żadnych marzeń, taka po prostu wegetacja. Żyłam, funkcjonowałam i z zewnątrz wszystko było okej, ale w środku była totalna pustka. No i też szukałam odpowiedzi. Często się zastanawiałam, jak w ogóle to wszystko powstało, ten świat, życie i tak dalej. No i jedyną odpowiedzią była ewolucja, która totalnie do mnie trafiała, ale nie znałam żadnej innej odpowiedzi. A jeśli ktoś mi powiedział, że Bóg, no to też go tak wyśmiewałam, nie? Więc nie znajdując odpowiedzi na to pytanie, skąd jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co tu jestem, nie chciało mi się żyć, no i stwierdziłam, że skoro i tak mam tylko to jedno życie, no to będę czerpać, nie ile się da. Więc zaczęłam żyć tak jak mi się wydawało, że chcę, tak? Robiłam rzeczy, na które miałam ochotę, nie patrząc nawet na to, że krzywdzę innych ludzi, po prostu no, ja byłam najważniejsza, tak, to na co ja mam w danym momencie ochotę. I tak było przez wiele, wiele lat. Robiłam wiele głupich rzeczy, które nawet zagrażały czasami mojemu życiu, ale było mi totalnie obojętne. No i po wielu takich głupotach, dzięki jednej takiej głupocie trafiłam do Belfastu. No i tam znalazłam pracę i zaczęłam popadać w jeszcze większy grzech, bo tam było jeszcze łatwiej. Obcy ludzie i rozrywkowe miasto, rozrywkowi ludzie. Było generalnie coraz gorzej i no, staczałam się coraz bardziej. I poznałam kiedyś taką kobietę, Alinę, z którą mogłam normalnie rozmawiać, która słuchała to, co do niej mówię, bo ciężko kogoś takiego znaleźć wśród Polaków za granicą. No i tak ona taka bardzo gorliwa katoliczka, powiedziała mi o Bogu, że powinnam do Boga przyjść z tym. Więc ja już mając to no, polskie takie myślenie, tak no, jak tu do Boga, no to do kościoła. Więc przełamałam się pewnego dnia, pewnej niedzieli, no i po prostu poszłam pierwszy raz od wielu, wielu lat. Bo kościół katolicki nigdy mnie jakoś nie fascynował, że tak powiem. No i poszłam na tę mszę, no i no po prostu zaczęłam chodzić. Co tydzień zaczęłam chodzić na mszę, aż do momentu, kiedy to polubiłam nawet i tak sobie chodziłam co tydzień. Taką chciałam być naprawdę dobrą dla Boga i odpokutować za te wszystkie moje grzechy. I nawet na pielgrzymkę raz pojechałam, jakieś tam różańce. No ale tego Boga no, nie było nadal i rozmawiałam z tą Aliną i ona do mnie mówi, ja jej się zapytałam, co, no nic się nie dzieje po prostu, nie? Chodzę do tego kościoła i nic. Ona mówi, no ale musisz przyjąć Jezusa do serca. No dobra, no ale jak mam to zrobić? Ona mówi, no sakramenty są bardzo ważne. No, okej. Więc przełamałam się po raz kolejny i poszłam do spowiedzi pewnej niedzieli. No i dalej długo, długo nic. I zaczęły mi już takie czerwone lampki się zapalać, że po prostu no nic się nie dzieje. Ja zaczęłam właśnie, dostawałam jakieś tam obrazki święte, jakieś różańce, jakieś książeczki o świętych. I było wszystko, po prostu było wszystko, w tym tylko nie było Boga. I
siedziałam nieraz na mszy, to się zastanawiałam, czy mogę iść już do komunii, czy powinnam iść do spowiedzi i takie różne dylematy. No i tak zobaczyłam, że to jest takie bardzo wszystko religijne, że to jest spełnianie różnych takich uczynków, ale tylko tyle, że wiedziałam, że Bóg to jest coś więcej niż to. No i w pracy też kolega się dowiedział takie rozmowy w poniedziałek, co robiłaś w weekend, no i dowiedział się, że zaczęłam chodzić do kościoła, no i on mi się zaczął dopytywać, bo on protestant, a na czym ta wasza wiara polega? No i tak zaczęliśmy rozmawiać sobie. Ja mu mówiłam o katolicyzmie, on mi mówił o protestantyzmie, gdzie to w ogóle było wow, że ja w ogóle nie słyszałam nigdy nic. Protestant kojarzył mi się z kimś, kto protestuje przeciwko Bogu. I on zaczął mi zadawać coraz trudniejsze pytania na temat mojej wiary, na które nie znałam odpowiedzi. I tak właśnie się zaczęłam zastanawiać. Mówię, kurczę, ja tak naprawdę nie wiem, w co ja wierzę. No i on zaczął mi mówić, że w protestantyzmie to się nie modlą do Marii, nie chodzą do spowiedzi. Mówię, wow, super. I no nie ma takich różnych innych rzeczy, ale że jestem Bóg, a ja właśnie Boga przecież szukam, nie? I zaczęłam po prostu czytać na temat mojej wiary, na temat protestantyzmu, różne książki, programy w internecie, różne rzeczy. Chyba na początek, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale chyba na początek, właśnie bo gdzieś tam z tyłu głowy coś mi mówiło, wróć do źródła. No i jeszcze nie wiedziałam, co tym źródłem jest, ale gdzieś tam moje kroki kierowały się ku Biblii i dowiedziałam się właśnie czytając te różne artykuły o protestantyzmie, że katolicy usunęli to drugie przykazanie. I ja tak, no mimo że Biblia nie była dla mnie jakimś tam autorytetem, ale mówię tak, wow, no że tak sobie usunęli, nie? No i kilku jeszcze takich rzeczy tam, które dały mi po prostu do myślenia, no a już takim punktem kulminacyjnym była Matka Boska, która co do tego to już dawno tam mi się nic nie zgadzało, no bo z jednej strony wiedziałam, że to jest człowiek niby, tak, a z drugiej w katolicyzmie ona jest uniesiona do rangi Boga albo jeszcze wyżej, że niby jakaś z nieba, więc no nic mi się nie zgadzało i te objawienia i tak dalej. Nie chciało mi się już niczego czytać, więc weszłam na YouTube i wklepałam coś o Matce Boskiej, no i wyskoczyło mi Idź pod prąd w pierwszym filmiku. Więc wzięłam filmik pierwszy z góry po prostu i zaczęłam, no i trafiłam na warsztaty. No i zaczęłam słuchać. I to, co usłyszałam, to z jednej strony to był taki szok, to znaczy troszeczkę byłam tam obruszona, no bo jeszcze byłam tą katoliczką i chodziłam do kościoła, ale był taki troszkę szok, że no te różne tam świętości można tak obrażać, nie? A z drugiej gdzieś głęboko bardzo czułam, że to, co słyszę, to ma sens. Że to, co zawsze mi się tam kiedyś wydawało, ale tego głośno nie mówiłam po prostu, ale że to ma sens. No i obejrzałam te warsztaty, później kolejne. No i tak zaczęło do mnie coraz bardziej dochodzić, że to rzeczywiście może być prawda. Później też dowiedziałam się właśnie, czym jest msza święta, bo nawet tego nie wiedziałam. Myślałam, że to jest tak na pamiątkę, tak wszystko ładnie, no, że to jest jednak ta ofiara, a przecież Bóg już, Jezus już złożył tę ofiarę i to było dla mnie takie, no takie, że jeśli tak rzeczywiście jest, no to ja nie mogę już w tym uczestniczyć. I pamiętam, to było w środę, no i w niedzielę był ten dylemat, czy iść do kościoła, czy nie. No i już więcej nie poszłam od tego czasu. I zaczęłam po prostu coraz więcej czytać, się dowiadywać i oglądać coraz więcej warsztatów też, aż podczas któryś warsztatów tak... Znaczy ja już wcześniej też próbowałam przyjąć Jezusa do serca, ale to też nie działało. Trafiłam na tego pastora po prostu, co trzeba.
aż w którymś z kolejnych warsztatów usłyszałam dokładnie, dlaczego Jezus umarł za mnie na krzyżu. Zrozumiałam tę jego ofiarę, bo słyszałam też wcześniej, że no, Jezus umarł za ciebie, Jezus umarł za twoje grzechy, ale ja tego nigdy nie rozumiałam, dlaczego on to zrobił, po co przecież. No. Dopiero wtedy zrozumiałam, że tylko dzięki Jezusowi mogę stanąć czysta przed Bogiem i że on w ogóle, on mi może wszystko wybaczyć i on chce tego bardzo, tylko muszę do niego przyjść. No i to był ten moment, kiedy padłam na kolana, wyznałam mu wszystkie grzechy, poprosiłam go o zbawienie i uczyniłam go swoim Panem i wtedy wiem, że było to prawdziwe, bo Bóg dosłownie w momencie odebrał mi grzechy, z którymi sobie sama nigdy bym nie poradziła. I sprawił, że mam teraz takie szczęście, o którym nawet mi się jeszcze... No, to jest niewyobrażalne, że takim można być szczęśliwym. Bóg jest wspaniały, jak wysłuchuje modlitw, a tutaj zwłaszcza szczególnie w tym miejscu. No i tyle. Chcę po prostu iść za Bogiem całym sercem i dziękuję, że wy jesteście, że jesteście właśnie prawdziwi, że chcecie iść za Jezusem i że was mam. Dzięki bardzo.